Szanowni Państwo, polskie rolnictwo korzysta już prawie od dekady ze wsparcia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Właśnie ustanowiona nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 pociągnie za sobą pewne modyfikacje w tej dziedzinie. W najbliższych 7 latach promowane będą przede wszystkim innowacyjność, modernizacja i ekologiczność. Zgodnie z nowymi zasadami 30% dopłat dla rolników ma być przeznaczone na działania rolnicze korzystne właśnie dla środowiska, klimatu, jak na przykład dywersyfikacja upraw czy utrzymywanie pastwisk. 30% środków drugiego filara wspólnej polityki rolnej, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powinno być wydatkowane na cele środowiskowe, organiczne i klimatyczne. Przewidywany budżet unijny na politykę rolną w Polsce na 7 następnych lat wyniesie około 32 miliardów euro w cenach bieżących, czyli około 3,5 miliarda więcej niż otrzymaliśmy na ten cel w latach 2007-2013, co daje realną możliwość kontynuowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. Warto dodać, iż nasz kraj jest największym beneficjentem środków na drugi filar wspólnej polityki rolnej, podobnie jak i w polityce spójności. Wspólna polityka rolna stanowi swoiste partnerstwo między coraz bardziej zurbanizowaną Europą, a kluczowym działem gospodarki, jakim jest rolnictwo, a przede wszystkim między obywatelami wspólnoty, zarówno mieszkańcami miast, jak i wsi, poprzez zagwarantowanie nam wszystkim stałych dostaw żywności po przystępnych cenach oraz zapewnienie rolnikom godnego życia. Europejski rynek liczy 500 milionów odbiorców, zaopatrywanych przez rzesze 14 milionów rolników oraz około 4 miliony osób związanych z sektorem spożywczym. Obecnie unijne rolnictwo generuje 6% europejskiego produktu krajowego brutto oraz zapewnia 7% miejsc pracy. Biorąc pod uwagę, iż przeciętne gospodarstwo rolne w krajach Unii ma jedynie 12 hektarów, a aż 70% spośród nich nie przekracza 5 hektarów, wspólna polityka rolna wspiera tworzenie m.in. organizacji producentów żywności tak, by umożliwić im większą siłę rynkową w konfrontacji ze sprzedawcami hurtowymi. Rok 2014 stworzy nowe szanse dla polskiego rolnictwa i jednocześnie postawi nowe wyzwania w dziedzinie wykorzystywania unijnych środków przy jednoczesnej dbałości o tak ważne dla nas wszystkich środowisko naturalne. Wierząc, że uda się nam wszystkim wykorzystać w pełni tę ofertę, życzę Państwu wielu sukcesów i zapału do pracy. Mam również nadzieję, iż nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu radośnie w gronie rodziny i przyjaciół. Serdecznie i zarazem świątecznie pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego. Lidia Geringer, Doyenberg.